Chcecie bajki? Oto bajka, a przed Wami Poczytajka. Witajcie serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku Poczytajek. Dzisiaj opowiemy sobie o Gabrysiu. Kolejna przygoda Gabrysia to wycieczka nad jezioro. Jestem ciekawa, czy Wy już byliście nad jeziorem? Przed nami historia o Gabrysiu. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania. Gabryś nad jeziorem. Napisała Agnieszka Starok. Książeczkę wydało Wydawnictwo Tekturka. Gabryś przyjechał dzisiaj nad jezioro. Można tutaj bawić się w piasku i pluskać w wodzie. Chłopczyk zobaczył mostek, po którym można spacerować. Taki mostek nazywa się molo. Gabryś chce pomoczyć nóżki i sprawdzić, czy woda w jeziorze jest zimna. Molo jest jednak za wysokie. Chłopiec musi więc iść na brzeg i wyjść do wody po piasku. Brrr! Woda jest zimna! Ale Gabryś znalazł coś ciekawego. To wodorosty, rośliny, które pływają w wodzie. Gabryś chciał wybudować zamek z piasku i przystroić go wodorostami, ale przypomniał sobie, że zabrał rybki i postanowił wybudować dla nich wielkie akwarium. Nagle chłopiec usłyszał coś dziwnego. Mamo, gę, gę! Wykrzyknął. To nie gęś, tylko łabędź, zaśmiała się mama. Gabryś chciał poczęstować łabędzia swoją bułką, ale trochę się bał. Łabędź robił groźną minę i prychał. Chłopczyk usiadł na kocyku, żeby dokończyć jedzenie. Brał piasek do ręki i przesypywał go między palcami. Po posiłku Gabryś wsiadł do łódki. Chciałby nią popływać, ale mama się nie zgadza. Jest już za późno. To był wspaniały, ale męczący dzień. Czas wracać do domu. Taka to kolejna przygoda Gabrysia za nami. Woda nad jeziorem, szczególnie w bardzo słoneczny dzień, jest przepiękna. Mieni się, świeci, jest jakby srebrna. Promienie słońca, kiedy odbijają się od jeziora, sprawiają, że jezioro wygląda jak srebrne. Najlepiej nad jeziorem jest, gdy właśnie tak pięknie jak dzisiaj świeci słońce. Ale nie można sobie pojechać nad jezioro tak po prostu. Co trzeba zabrać, gdy jedziemy nad jezioro i jest bardzo duże słońce? Przede wszystkim zabieramy ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Takie ciemne okulary pozwalają nam lepiej widzieć w bardzo słoneczną pogodę. Ale są ważne też dlatego, że przestrzegają nas przed chorobami. To nie wszystko. Kiedy świeci mocno słońce, warto mieć ze sobą czapeczkę albo kapelusik. O, na przykład taki jak ten. Czy coś jeszcze trzeba ze sobą wziąć? Tak! Zaraz Wam powiem. Kiedy jest bardzo słoneczna pogoda, Trzeba zabezpieczyć swoją skórę przed zbyt dużym słońcem. W domu powinniśmy nasmarować całe ciało, buzię też, kremem przeciwsłonecznym. Dlaczego to takie ważne? Nasmarowanie się kremem jest ważne dlatego, że w ten sposób chronimy naszą skórę. Później, gdy wrócimy do domu, skóra nie będzie czerwona, nie będzie piekła i nie będzie bolała. Słuchajcie, jeżeli się nie zabezpieczymy, to będzie nas wszystko piekło, będzie nas wszystko bolało, a to wcale nie jest przyjemne, szczególnie kiedy próbujemy iść spać i wszystko boli i aż łezki cisną się do oczu. A więc pamiętajcie, jadąc nad jezioro, koniecznie nasmarujcie się kremem. Pamiętajcie o zabezpieczeniu głowy czapeczką, kapeluszem albo chustką. To wystarczy. I koniecznie weźcie na oczy ciemne, przeciwsłoneczne okulary. To jest właśnie zestaw, który trzeba ze sobą koniecznie zabrać. Oczywiście warto mieć też ze sobą wiaderko, łopatkę, grabki i jakieś foremki do piasku. Nad jeziorem możecie wykopać ogromną dziurę i sprawdzić, czy uda wam się dokopać do jeziora. Jeżeli nie macie ochoty nic budować, możecie wziąć swoje grabki i zagrabić całą plażę. Myślę, że niektórzy będą z tego bardzo zadowoleni. Możecie sobie poleżeć i pogrzać się w słonku. Wtedy, podobnie jak Gabryś, można rozłożyć sobie ręcznik albo kocyk, żeby piasek nie uwierał w pupę. Bardzo to jest niemiłe, kiedy piasek wszędzie nam wchodzi. Za ubranko, czasem do uszu albo do nosa. Lepiej poleżeć na kocyku. Co jeszcze można robić nad jeziorem? Można się zabawić w tak zwane puszczanie kaczek. Nie chodzi o ptaki. Polega ona na tym, żeby kamień, dosyć duży, puścić płasko po wodzie. W momencie, gdy będzie się odbijał od wody, stworzy takie kółka, jak kaczka albo łabędź, które zanurzają się w wodę. Plum! To była książeczka dla młodszych dzieci. A teraz posłuchajcie dalszego ciągu historii o kuchciku, o nadziei i o drzwiach zamkniętych. Ostatnio czytaliśmy o tym, że Królewna Ślicznotka chciała się wybrać we wspaniałą podróż błękitnym statkiem na zaczarowaną wyspę. Pamiętacie, jak bardzo zazłościła się królewna, gdy król Karmelek, jej tata, powiedział, że nie może wyruszyć w podróż, bo kto by się wtedy zajął królestwem? Król Karmelek, widząc gniew swojej ukochanej jedynaczki, zwołał tuzin co najtęższych budowniczych. Dał im dużo pieniędzy i kazał okręt budować co prędzej. Budowniczowie słuchali, głowami kiwali i okręt zrobić obiecali. Spieszyli, drzewa nazwozili, ale przez jeden dzień nie zdążyli. A królewna, czekając na okręt, oczki od łez miała mokre, nóżkami tupała, wszystkim paniom nianiom dokuczała, Po pokojach chodziła, mebelki z czekolady kruszyła. Taka była zła. Król Karmelek, widząc niecierpliwość swojej córki, posłał gońców do Wróżki Nadziei z prośbą, żeby przybyła i jedynaczkę jego pocieszyła. Wróżka Nadzieja mieszkała w lesie, w jaworowym domku. Miała ona zieloną sukienkę i cudowną chorągiewkę. Kto na tę chorągiewkę spojrzał, temu się w największym strapieniu robiło wesoło. I myślał sobie, ach, jakoś to tam będzie, wszystko się odmieni na lepsze. Przyjechała pani Nadzieja do króla Karmelka. Patrzy, a tu stoły zastawione, złotem, srebrem przystrojone, a na stołach pełno smakołyków, kotlecików, pasztecików, owoców, pierożków, wszystkiego po troszku. Powitał Karmelek panią Nadzieję, za wizytę jej dziękuję, pierwsze miejsce przy stole wskazuje. Aż tu ślicznotka, jak nie wpadnie, jeszcze nie ubrana, i zamiast się przywitać ładnie, krzyknie rozgniewana. Hej, pani Nadziejo, wszyscy się z ciebie śmieją, palcem cię wytykają, matką głupich nazywają. A jeszcze dodam do tego niestety, żeś głupia jak mój kuchcik, co smaży kotlety. Gdy to pani Nadzieja usłyszała, od stołu wstała i z oburzenia pąsowa bez słowa odjechała. Jechała, jechała i tak sobie myślała. Czekaj, nauczę cię ja, ślicznotko, za to, żeś taka zuchwała i dzika. Będziesz miała za męża kuchcika. Za to, żeś mnie obraziła, sama będziesz kotlety smażyła. Poczekaj, ślicznotko, poczekaj, zrobię z ciebie człowieka. Gdy tak Nadzieja rozmyślała, słyszy, aż tu nagle z jednego domu piosenka się rozlega. O, pani Nadziejo, kto ukocha ciebie, temu się wydaje, że już siedzi w niebie. Oj, dana, dana, Nadziejo kochana, temu jest wesoło od nocki do rana. Oj, dana. Muszę zobaczyć, kto tak mnie lubi, pomyślała Nadzieja i wysiadła z karety. Weszła do małego domku, a tam w kuchence kuchcik śliczny, okrągluchny na twarzy, przy ogniu się prażył i kotlety smażył. A skakał koło nich ile miał siły, żeby się tylko nie przypaliły. Stał odwrócony od drzwi i nie widząc, że w kuchence stoi pani Nadzieja w zielonej sukience, śpiewał sobie dalej. Ej, złotej cukierki, spod komina lecą, kręcą się fajerki na gorącym piecu. Oj, dana, dana, Nadziejo kochana, pracuje ja wesu od samego rana. Oj, dana, oj, dana, dana, Nadziejo kochana, śpiewam ci, ja śpiewam od nocki do rana. Oj, dana. Nagle musiał się kuchcik odwrócić, żeby węgla pod blachę dorzucić. Odwrócił się więc, patrzy, a tu pani jakaś piękna stoi. Hrabina jakaś czy co? Chociaż był kuchcik śmiały, włosy mu dęba powstawały, a pani Nadzieja po głowie go pogłaskała i tak przemówiła. Nie lękaj się mnie, dzielny chłopcze, jestem Wróżka Nadzieja. Słyszałam twoje piosenki i chcę ci dopomóc. Za to, że pracujesz z ochotą, że nie narzekasz na swoje ubóstwo, dam ci królewnę za żonę. Jakże ja, mizerne kuchciątko, będę się żenił z królewną? Wyszeptał kuchcik zdziwiony. Pójdziesz do pałacu króla Karmelka i poprosisz, żeby cię przyjęto do służby. Król Karmelek z królewną Ślicznotką wyrusza niedługo w daleką podróż na niebieskim okręcie. Zabiorą cię z sobą. Podróż to będzie długa i niebezpieczna. Ty się jednak nie obawiaj. W niepewności weź tę chorągiewkę do ręki i powiedz. Kręć się, chorągiewko, z wietrzykiem, co wieje. Przywołaj tu do mnie i mć panią nadzieję. Bo choć zuchy śmiercią gardzą, ale ja się boję bardzo. Chorągiewka jest cudowna. Ile razy tak zrobisz, jak cię nauczyłam, zjawię się przy tobie. Mówiąc to, pani Nadzieja pożegnała kuchcika i odjechała swoją karetą. Długo jeszcze stał kuchcik zdziwiony. Już i węgiel mu się pod blachą spalił. Już i kotlety się wysmażyły, a on wciąż chorągiewkę oglądał i myślał. Aż wreszcie opamiętał się. Łap-cap! Obiad gospodarzom podał i za służbę podziękowawszy, poszedł do królewskiego pałacu. I tak się akurat stało, że w królewskiej kuchni jednego kuchcika brakowało. Przyjęli więc naszego kuchcika i nazwali Łap-capem, bo wszystko tak łap-cap prędko i dobrze robił. Wszyscy go bardzo lubili i chwalili. Sam król się o nim dowiedział i postanowił wziąć go z sobą w podróż na zaczarowaną wyspę, bo właśnie już okręt gotów był do podróży. Wszystkie panie nianie bardzo pracowały, do drogi się szykowały. Aż pewnego dnia wyruszono w podróż, a więc król, królewna, wszystkie panie nianie, 2 sterników, 10 marynarzy, którzy mieli stać wciąż na straży, i 6 kuchcików, wśród których znajdował się także Łap-cap. Gdy niebieski okręt odbił od brzegu, pogoda była bardzo piękna, ale już po 2 dniach i 2 nocach podróży księżyc zaszedł w lisiej czapce i stary sternik powiedział, że będzie wiatr. Wszyscy, gdy to usłyszeli, spuścili nosy na kwintę. I tylko Łap-cap nie bał się niczego. Po skończonej pracy usiadł sobie w kąciku na pokładzie i raz wraz zerkał ku królewni ślicznotce. Nagle zerwała się burza. Okręt zakołysał się w szalonym tańcu. Fale, świszcząc i szumiąc, podnosiły się coraz wyżej i wyżej, wdzierając się przemocą do wnętrza okrętu. Marynarze w popłochu biegali, wodę z okrętu wylewali, liny przywiązywali, ale wszystko na próżno. Łap-cap, widząc, że okręt tonie, wyjął z kieszeni cudowną chorągiewkę i zanucił. Kręć się, chorągiewko, z wietrzykiem, co wieje, przywołaj tu do mnie i mć panią nadzieję. Chorągiewka okręciła się 4 razy dokoła i nagle kuchcik usłyszał z oddali głos Wróżki Nadziei. Idź do kajuty, która ma na drzwiach wizerunek złotych gołębi. Znajdziesz tam gwoździe, liny i deski. Zrób tratwę i spuść na wodę. W chwili, gdy okręt będzie tonąć, skocz na tratwę i uratuj wszystkich. Spiesz się, żebyś zdążył. W tym miejscu głos się urwał. Kuchcik zabrał się zaraz do roboty i w krótkim czasie spuścił tratwę na morze. Cała załoga z królewną i królem szykowała się już na śmierć, gdy oto zjawił się przed nimi kuchcik, wskazując im ocalenie. Raz, dwa, jeden po drugim znaleźli się na tratwie. Okręt, który wiózł żywność dla wszystkich i stroje i zbytki dla królewny, poszedł na dno. W tejże samej chwili burza uciszyła się i słońce wychyliło z chmur czerwony policzek. Rozbitkowie nasi dopłynęli do jakiejś wyspy. Jeżeli jesteście ciekawi, co działo się dalej w naszej opowieści o kuchciku, o nadziei i o drzwiach zamkniętych, zapraszam Was serdecznie za tydzień. W najbliższą sobotę, 12 maja o godzinie 14:00 spotykamy się w Pomysłowym Kufrze i będziemy czytać sobie całą tę opowieść o kuchciku, o nadziei i o drzwiach zamkniętych. Oczywiście przypominam również, że w Pomysłowym Kufrze możecie zamówić albo zakupić książeczki wydawnictwa Tekturka Specjalnie dla Was przy odbiorze w pomysłowym kufrze przesyłka jest darmowa. Płacicie tylko za książeczki. Zapraszam Was serdecznie na kolejne poczytajki. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo albo w pomysłowym kufrze, albo ponownie na Facebooku i YouTubie. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Pa!